Dzień dobry Państwu, witam w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na wydanie informacji magazynu miejskiego. Utworzenia aktywnego przejścia w pobliżu szkoły w Straszęcinie chce radny Grzegorz Stec. Problem dotyczy głównej drogi w Straszęcinie, która jest mocno zatłoczona. Jak sam podkreśla, Straszęcin rozwija się, budowane są nowe sklepy, przybywa samochodów, ruch na tej drodze jest bardzo duży. Niebezpieczeństwo istnieje szczególnie dla dzieci, które przez to przejście przechodzą do szkoły. Chcielibyśmy, żeby został znak, jest tak zwany oświetleniowy, który mruga i mówi o tym, że z daleka widać, że jest po prostu przejście dla pieszych. Chcielibyśmy, żeby ten znak został tam zamieszczony. Jak podkreśla Adam Pieniążek, wicestarosta powiatu dębickiego, zostały złożone wnioski do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o budowę przejść aktywnych. Mieliśmy trzy takie sygnalizacje zrobione właśnie z tego samego programu. Otrzymaliśmy środki, wykonaliśmy te sygnalizacje, które funkcjonują, poprawiają bezpieczeństwo na tych przejściach. To myślę, że też tutaj zostanie to w tym roku zrobione. Aktywne przejścia dla pieszych to system poprawiający bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i kierowców. Ma na celu ochronę pieszego w momencie, gdy znajduje się na przejściu lub w jego bezpośredniej okolicy. Tego rodzaju przejście nie działa w sposób ciągły, a jedynie aktywuje się w momencie, gdy jest to potrzebne. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dębicy prowadzą działania Bezpieczne Wakacje 2020. Generalnie będziemy zwracać uwagę na te sytuacje, które stanowią główne przyczyny wypadków drogowych. Przede wszystkim prędkość, czyli przekraczanie tej prędkości zarówno w obszarze zabudowanym, jak i niezabudowanym, ale i będziemy badać trzeźwość, będziemy zwracać uwagę na prawidłowe poruszanie się tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego, więc pieszych, rowerzystów, motorowerzystów, motocyklistów, tych wszystkich grup, które bardzo często osoby z tych grup właśnie biorą udział w zdarzeniach drogowych. Policjanci też kontrolują autobusy, którymi dzieci udają się na kolonie letnie. Jeżeli jakiś organizator wypoczynku, czy też rodzic chociażby, który wysyła dziecko na letni wypoczynek, życzy sobie takiej kontroli, należy się skontaktować telefonicznie najlepiej z Wydziałem Ruchu Drogowego. Ustalimy datę tej kontroli, godzinę i policjanci. Generalnie miejscem wyznaczonym do kontroli autokarów, tak jak i w ciągu roku szkolnego, jest parking przed Domem Sportu w Dębicy przy ulicy Sportowej. I tam zasadą jest, że w tym miejscu kontrolujemy. W szczególnych przypadkach, jak przy szczególnych okolicznościach, jesteśmy w stanie podjechać w miejsce, skąd załóżmy jakaś zorganizowana grupa wyjeżdża gdzieś załóżmy na wypoczynek. Osoba wsiadająca za kierownicę autokaru musi posiadać niezbędne uprawnienia do przewożenia większej ilości osób, a także musi być odpowiednio wypoczęta. Kiedy kontrola kierowcy wypada bezproblemowo, sprawdzany jest autokar. Mundurowi bardzo szczegółowo zwracają uwagę na stan techniczny pojazdu. Sprawdzają poziom płynów, zużycie bieżnika opon, sprawność świateł oraz funkcjonowanie systemów kierowania i hamowania. Gdy policjanci stwierdzą, że wszystko jest w porządku, czas wyruszać w drogę. Wakacje to czas wypoczynku i zabawy. Pamiętajmy jednak, że zarówno za kierownicą, jak i podczas poruszania się pieszo obowiązują nas przepisy ruchu drogowego. Brak dostępu do wody w domu i na ulicy, źle wykonana psia buda czy zamknięty w pełnym słońcu samochód to ekstremalne sytuacje, które mogą skończyć się tragicznie dla zwierząt podczas upalnych letnich dni. Jak zatem w okresie letnim powinniśmy zadbać o naszych czworonożnych przyjaciół? Reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR zapytali Kamilę Kłosowicz, trenerkę i behawiorystkę psów. Przede wszystkim upały nie tylko nam doskwierają, ale zwierzętom również, więc musimy pamiętać o tym, żeby im zapewnić troszkę miejsca do odpoczynku w cieniu. Oprócz tego miska z wodą, fajnie, żeby ta woda była świeża, zimna, ponieważ po kilku godzinach na słońcu w wodzie zbierają się po prostu bakterie.
Co więcej, no, unikać jednak dużych, długich spacerów, zwłaszcza w tych godzinach najbardziej nasłonecznionych, raczej starać się spacerować rano, wieczorem, a w ciągu dnia dać psu po prostu czas na odpoczynek w cieniu. O szczególną opiekę o nasze zwierzęta apeluje także Straż Miejska. Pomimo apeli jednak co roku zdarzają się liczne zgłoszenia dotyczące nieodpowiedzialnych właścicieli, którzy pozostawiają swoje zwierzęta w nagrzanych i zamkniętych samochodach. Sylwester Bieszczad, komendant Straży Miejskiej w Dębicy, zwraca się z prośbą do mieszkańców, aby w takich sytuacjach nie przechodzić obojętnie i reagować, telefonując do Straży Miejskiej. W skrajnych sytuacjach można nawet rozbić szybę i uwolnić psa z nagrzanego auta. W przypadku przewożenia zwierząt samochodem, tak samo jak i osób dorosłych czy dzieci, na pewno nie wolno pozostawiać takiej osoby bez okien, które są otworzone, gdzie jest dopływ świeżego powietrza. Temperatura w samochodzie jest znacznie wyższa i może doprowadzić do utraty życia tego zwierzątka czy osoby, czy osoby, także zdrowia. Także należy, trzeba zwracać uwagę, aby pamiętać o tych sprawach, aby szyby były uchylone, dostatecznie uchylone, tak żeby się nikomu nic złego nie wydarzyło. No, samochód jest bardzo poważną sprawą i bardzo często pojawiają się informacje, że gdzieś ktoś pozostawił psa w samochodzie. No, nie zostawiamy dzieci w samochodzie, również nie zostawiamy zwierząt. Dlaczego? Dlatego, że to jest jednak puszka. Podczas kilkunastu minut temperatura może tam dojść nawet do 50 stopni. No, ten pies nie ma szans, on nie ma gruczołów potowych, on się schładza poprzez dyszenie. No, w tym momencie nie będzie miał możliwości schłodzenia się, no bo temperatura po prostu wokół niego jest zbyt wysoka. Także absolutnie, no, trzeba o tym pamiętać i raczej starać się unikać zabierania psa. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, po prostu zostawmy go w domu, nie zabierajmy go ze sobą. W tych przypadkach takie zgłoszenia są dawane na policję bądź straż pożarną, ale w przypadku, gdyby do Straży Miejskiej też zgłoszono, też się udamy i na miarę możliwości udzielimy pomocy. Też apeluję do Państwa o rozwagę, o jednak rozsądek, zdrowy i pozostawianie tych zwierzaków w domu, nie zabieranie ich, jeżeli nie ma takiej po prostu potrzeby. Strażnicy miejscy przypominają, że każdy pojazd pozostawiony w słońcu w ciągu 30 minut nagrzewa się do temperatury około 50 stopni Celsjusza, co może grozić udarem, a w konsekwencji doprowadzić nawet do śmierci. Zadbajmy zatem o nasze czworonogi i nie przechodźmy obojętnie, kiedy ich właściciele wykażą się taką skrajną nieodpowiedzialnością i pozostawią zwierzaka w nagrzanym, zamkniętym samochodzie. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia.